Completamente. Rzecz polega na tym,
że tak wyholowany pirat teraz z pilotem ojciec Piotrku, a Pajkowa pilotuje. Kto się wyraził? Żaczek, kolega Żaczek z Kraśnika. Polega na tym, że ten szybowiec wyholowany na pułap zostaje wyczepiony, uwolniona lina, która się pozostaje przy holowniku, holownik powraca na ziemię, a szybowiec rozpoczyna lot swobodny, lot termiczny. To oczywiście wykorzystanie wszystkich możliwości termicznych, czyli prądów znoszących, które się znajdują w tym powietrzu, bo proszę Państwa, chcę powiedzieć, że powietrze jednak jest. Mimo, że go nie widać, to ono jest. Żeby to wszystko odbyło się bezpiecznie, to ten pilot tam trzyma takie dwa drogi w ręce, że tak się złożyło, iż obserwujemy zdobywcę pierwszego miejsca. Ale to wszystko jest w rękach Państwa, w rękach opatrzności, ląduje kolega Maciek Zawadzki z Lublina. Państwo widzicie tego przyjemnego, sympatycznego młodego człowieka. Ja podejście, a mnie tutaj to jeszcze motory. Zanim dał do protokołu. Też to jest tyle powiem, że ten samolocik to sobie kłosi Daniela. Ale nie, jak można. Wielki łeb anieli. Wycinał, grzebał, grzebał, sklejał, podpadał. Chciał zwitkę spirali. Tutaj, dwie różne rzeczy. Dwie różne rzeczy, właśnie to wyglądało dla mnie wszystkie. Jeżeli uda mu się trafić do czerwony, to będziemy mówić prawie. Trafił? Trafił? Blisko. Polega na tym, że ta rakieta ma być szaleńczo wierna oryginalna. Wsiadał. No i wspaniale. I to duże brawa. Brawa, brawa, brawa. Tomek w ostatnim zakręcie. Otworzył hamulce, zamknął hamulce. Otworzył hamulce. Państwo widzą. Będzie lądował?
chyba. Chciałbyś tutaj zobaczyć? O, tam wychaliśmy? No.
sprawę jakąś, nie? Brat coś mówił. Troszkę tam was pogodziłem. Kubę! On tam robi pieniądze teraz. Thank you.
zarejestrowało się około 55 modelarzy aktywnie startujących w tej imprezie. Modele trudno policzyć, no tak można by szacunkowo wyliczyć około 100 modeli. Mogą przejść te dwa dni, pokazać się na lotnisku. Co ja tu mogę powiedzieć na ten temat? Wynowaliśmy parę pucharów od sponsorów, od władz miasta, którzy potrafili nas docenić. Między innymi starostwo powiatowe w Kraśniku, urząd miasta w Kraśniku, gmina Kraśni. Postanowiliśmy na prośbę kolegów modelarzy, żeby zorganizować takie mini zawody szybowcowe. Dlaczego mini? Bo jakby dobrze poszło, to w przyszłym roku, w przyszłych latach byśmy chcieli w ogóle zorganizować takie zawody szybowcowe, modeli. Dziękujemy uczestnikom za tak liczny udział w tak pięknej imprezie, jaką są zawody modeli latających. Mamy nadzieję, że w przyszłości również licznie zgromadzicie się na tych zawodach. Z pozycji wielokrotnego organizatora różnego typu zawodów modelarskich pragnę wyrazić najserdeczniejsze słowa podziękowania tak dla organizatorów, jak i dla wspaniałych sponsorów, dla właśnie przedstawiciela gminy Kraśnik, bo wiem, jak trudno dziś uzyskać jakiekolwiek wsparcie ze strony sympatyków naszego wspaniałego meeting. Cieszy się coraz większym zainteresowaniem, bo pamiętam sobie poprzednie lata i zawsze staramy się kolegów Prączków i Cieślików wspierać w tym ich działaniu. Trzecie miejsce za najlepszą akrobację samolotu RC. Nagrodę wójta gminy Kraśnik pana Mirosława Chabskiego otrzymuje Tomasz Grzechnik, Jakiem 54. Brawa. Brawa, panie Tomku. Pan coś tam naleje do tego wanuszka i przyjdzie tutaj do nas z powrotem. Jakąś okowitkę może, czy ja już nie wiem co. Drugie miejsce za najlepszą akrobację samolotu RC. Nagrodę starosty powiatu kraśnickiego pana Tadeusza Wojtaka otrzymuje Krzysztof Borysiuk. Panie Krzysiu, co ja panu mówiłem przed chwilą? Jakie panie? Ale Borys, stań do przodu. Boryś, chodź tu. Fotografię zrobili mu? Nie, właśnie. Pan jak on ucieka. No czemu ucieka? Się boi, żeby nie dostał czuś, albo że mu nie wzięli. I pierwsze miejsce za najlepszą akrobację samolotu RC. Nagrodę burmistrza, pana burmistrza miasta Kraśnika, pana Mirosława Włodarczyka otrzymuje zasłużenie, znakomity, niezapomniany Dariusz Sobaczek. Za model Velox. Trzecie miejsce za najlepszą akrobację śmigłowcem RC, nagrodę burmistrza miasta Kraśnika, pana Mirosława Włodarczyka otrzymuje Aleksander Olczak za model T-Rex. Brawo, panie Olczak. Brawo. Przypomnij mi to. A to pójdzie na sam koniec. Na samym końcu. Na samym końcu musisz. Drugie miejsce za najlepszą akrobację śmigłowcem RC, nagroda starosty powiatu kraśnickiego pana Tadeusza Wojtaka otrzymuje Jerzy Kubaczyński, również za model T-Rex. A chcę powiedzieć, że wydziwianie takich różnych historii śmigłowcem to należy raczej do najtrudniejszych. Niektórzy koszą trawę, panowie modelarze. Oczywiście odwrócony. No. Więc w przyszłym roku liczę na wykoszenie tego tam paska. Pierwsze miejsce i pierwszą nagrodę za najlepszą akrobację śmigłowcem, nagrodę wójta gminy Kraśnik, pana Mirosława Chabskiego, otrzymuje Iwan Mosny, Atom MX. Proszę o podejście znakomitego zdobywcy pierwszego miejsca.
pięknie, gratulujemy, wszyscy się cieszymy. Czy kolega ma półeczkę z takimi tymi samymi? To zdjęcie. Proszę o zdjęcie pamiątkowe, prawda? Trzecie miejsce za najlepszą makietę samolotu RC. Model Piper Kraśnicki, to jest nagroda Kraśnickiego Klubu Malarskiego PALOK. Otrzymuje kolega z PALOK, Dariusz Frączek. Szybciej, szybciej, dobra, dobra. Drugie miejsce za najlepszą makietę samolotu RC, nagrodę burmistrza miasta Kraśnika, pana Mirosława Rudarczyka, otrzymuje Sławomir Terela za motoszybowiec Bąk. Piękne gratulacje, model historyczny, wspaniale zrobiony, patrzyłem, wszystkie śrubki poprzykręcane tak jak mają być. Puścił ze strachu. Pierwsze miejsce i pierwszą nagrodę pana starosty powiatu kraśnickiego, pana Tadeusza Wojtaka, otrzymuje za model Sopły Sztryklan Adam Betoszka. No, rewelacja, panie Adasiu. No i proszę państwa, teraz największe oklaski, bo okazuje się, że Kraśnicki Klub Modelarski PALOK ufundował nagrodę dla kolegi Aleksandra Olczaka, nazywając go największym pewnością. Ale chodź no tutaj. Ale gratuluję. To balinę dostałem. To balinę, dokładnie.